Kiedy policjanci podeszli do kobiety, by ją wylegitymować, ta była kompletnie zaskoczona. Funkcjonariusze nie doczekali się składnej odpowiedzi na żadne ze swoich pytań, więc chcieli wiedzieć, czy legniczanka ma przy sobie przedmioty prawnie zabronione. Reagując, ta włożyła ręce do kieszeni kurtki i nie zamierzała współpracować. Podczas przeszukania policjanci ujawnili w kieszeni kurtki opakowanie plastikowe, w którym znajdowała się skrystalizowana substancja. Substancję zabezpieczono i poddano badaniu. Okazało się, że to była metamfetamina w ilości ponad 30 porcji handlowych tego narkotyku. Legniczanka chcąc nie chcąc musiała pójść z funkcjonariuszami, którzy doprowadzili ją do policyjnego aresztu. Za posiadanie narkotyków grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.